Izrael przegrywa wojnę w strefie gazy. Ta teza może wydawać się nieco kontrowersyjna na pierwszy rzut oka. W końcu Izrael metodycznie niszczy strefę, a liczba ofiar po palestyńskiej stronie stale rośnie. Ale jakie są realne cele polityczne, które może dzisiaj osiągnąć izraelskie państwo? Czy uda się przy zastosowaniu tych narzędzi ograniczyć islamski ekstremizm? Czy ryzyko kolejnych zamachów terrorystycznych będzie mniejsze czy większe? Jak obecna polityka Izraela wpłynie na pozycję tego państwa na arenie międzynarodowej, i to zarówno w odniesieniu do arabskiego otoczenia, jak i w odniesieniu do świata zachodu? Ale co chyba najważniejsze, czy da się jeszcze powstrzymać płynącą przez infosferę falę tsunami, która w fundamentalny sposób zmienia postrzeganie izraelskiego państwa? Serdecznie zapraszam na materiał. Zacznij inwestować już dziś. Pobierz aplikację XTB. Szukałem badań, które byłyby w jakiś sposób w stanie podsumować medialny fenomen, który właśnie obserwujemy. Ale choć można już coś znaleźć, to wydaje mi się, że na pełniejsze, bardziej werygodne opracowania musimy jeszcze poczekać. W końcu sprawa jest bardzo świeża. Póki co musimy więc bazować na obserwacjach, które choć w dużej mierze wydają mi się oczywiste, to zawsze są jednak bardziej subiektywne, więc chciałbym to zaznaczyć. Otóż, to w jaki sposób opisywane są działania Izraela w głównych mediach, w tradycyjnych mediach, a w mediach społecznościowych, w sieci, to często są dwie zupełnie różne historie. A szczególnie tę drugą batalię, sieciową batalię, Izrael sromotnie przegrywa. To jest totalna izraelska klęska, taka klęska, która wpływa na pozycję polityczną tego państwa. Ale wszystko zaczyna się od celu prowadzenia wojny i zyskuje zupełnie nowe wywiad dzięki. Technologii. Brutalność barbarzyńskiego najazdu Hamasu z października oraz skala dokonanych morderstw i porwań sprawiła, że Izrael rzucił się do wojny, w której trudno o czytelny cel, którego osiągnięcie mogłoby zostać uznane za zwycięstwo. Wśród oficjalnie deklarowanych celów było odzyskanie zakładników, zniszczenie Hamasu oraz upewnienie się, że w strefie gazy nie będzie mogła istnieć organizacja mogąca zagrozić Izraelowi. Zatem nie chodziło o zajęcie jakiegoś terenu, ani o pozbycie się konkretnych ludzi, a o wyplenienie ideologii, co przy użyciu siły i w krótkim horyzoncie czasu jest właściwie niemożliwe. Przy takich założeniach, obrócenie Gazy w ruinę i zabicie dziesiątek tysięcy Palestyńczyków trudno nazwać zwycięstwem, nawet nie biorąc pod uwagę kontekstu międzynarodowego. W każdej dyskusji na temat tej wojny, w każdej medialnej dyskusji, strona izraelska cały czas bardzo naciska na to, by padła taka formułka o potępieniu działań Hamasu i tego, co stało się w październiku. I wydaje mi się, że tylko ktoś zupełnie oderwany od rzeczywistości, no, kompletnie pozbawiony wiedzy na temat. Ideowych podstaw, z których wyrósł Hamas, może mieć z tym jakikolwiek problem. Islamscy radykałowie, islamscy ekstremiści to jest środowisko, w którym wszystko, od deklarowanych wprost celów, pośrodki, z jakich korzystają ci ludzie wszystko zasługuje na potępienie, oczywiście, że tak. Kłopot polega jednak na tym, że zachowując się równie jednoznacznie względem drugiej strony, trzeba wyrazić gorący sprzeciw, równie gorący sprzeciw wobec całego szeregu działań podejmowanych przez państwo Izrael, które z, z islamskim radykalizmem walczy w sposób no, zupełnie nieakceptowalny. Ale w jaki sposób? No właśnie, to jest bardzo ważne. W taki sposób, który każdy z nas może zobaczyć i ocenić. To w tej sprawie jest zdecydowanie najważniejsze. Technologiczna i informacyjna rewolucja, której jesteśmy świadkami, to przełom, którego znaczenie, również dla relacji międzynarodowych, pozostaje trudny do przecenienia. Izrael ponosi druzgocącą porażkę w infosferze, nie dlatego, że możemy po prostu dowiedzieć się, co dzieje się w gazie ale dlatego, że możemy to zobaczyć i usłyszeć możemy stać się pośrednimi świadkami tych zdarzeń. Od klipów z dronów obrazujących skalę zniszczeń czy uderzenia rakiet, po nagrania przepełnione rozpaczą po stracie kogoś bliskiego. Te obrazy stoją w tak skrajnym kontraście z oficjalnymi, chłodnymi komunikatami izraelskich mundurowych, którzy tłumaczą, że uderzenie w szpital, punkt dystrybucji pomocy humanitarnej czy konwój z taką pomocą miał uzasadnienie ze względu na bojowników Hamasu, że ta narracja jest z miejsca dyskredytowana. Bo izraelski argument, że bojownicy Hamasu ukrywają się wśród cywili czy w szpitalach, nie może być uznany za wystarczający, by usprawiedliwić śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób, a z tym mamy do czynienia w gazie. To, że w gazie dochodzi do zbrodni wojennych, to nie jest tak naprawdę kwestia sporna na poziomie faktów, a jedynie kwestia sporna na poziomie narracji politycznej oraz ewentualnie odwagi, czy może lepiej powiedzieć, po prostu skłonności do wypowiedzenia tych słów na głos. Zupełnie jak gdyby to, że Niemcy dokonali dwa pokolenia wcześniej rzezi Żydów, dawał dzisiaj tym ludziom prawa inne niż te będące udziałem wszystkich innych, albo jak gdyby to, że barbarzyński, prawdziwie barbarzyński, morderczy rajd Hamasu zacierał w konsekwencji granice prawa międzynarodowego oraz moralności. Tyle, że nawet jeśli w punkcie dystrybucji pomocy humanitarnej kręcił się jakiś islamski radykał, to uderzenie w ten punkt powodujące śmierć kilkudziesięciu postronnych osób musi być uznane za zbrodnię wojenną, podobnie jak uderzenie w konwój niosący pomoc humanitarną i to nieprzypadkowe, a trzykrotne precyzyjne uderzenie. Brutalna prawda jest taka, że mamy bardzo wiele poszlak, które wskazują na to, że celem Izraela jest uprzykrzenie życia w gazie do tego stopnia, by zmusić jak największą liczbę osób do migracji. Tych poszlak jest wiele i Problem polega na tym, że każde źródło, każde źródło jakie podam w tym momencie może być kontestowane, bo wszystko to jest częścią wojny informacyjnej. I mogłem przytoczyć bardzo wiele historii, bardzo wiele wydaje mi się bardzo wiarygodnych historii ludzi, którzy są tam na miejscu, ale postawię na organizację, która mimo tego, że jej źródła też są podważane, bo wszystko w tym kontekście jest podważane, to mimo wszystko jeśli chodzi o prawa człowieka zachowała wydaje mi się szeroki autorytet, czyli ONZ. Co o sytuacji w gazie pisze Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jeszcze raz wiem, że część osób będzie mówiła, że to jest antysyjonistyczny spisek, ale wydaje mi się, że to i tak w miarę wiarygodne źródło informacji. Dzieci w gazie umierają z głodu. Władza okupacyjna zablokowała lub poważnie ograniczyła dostęp do żywności i innych środków niezbędnych do życia oraz pomoc humanitarną. Jedno na troje dzieci poniżej drugiego roku życia w północnej strefie gazy cierpi na ostre niedożywienie, co stanowi gwałtowny wzrost w porównaniu z 15,6% w styczniu, jak wykazało badanie przesiewowe przeprowadzone przez UNICEF i jego partnerów. Sytuacja głodu jest wynikiem szeroko zakrojonych ograniczeń Izraela w zakresie wjazdu i dystrybucji pomocy humanitarnej i towarów handlowych, wysiedleń większości ludzi, a także zniszczeń kluczowej infrastruktury cywilnej. Izrael niszczy system żywnościowy gazy. Takich raportów, takich informacji jest naprawdę mnóstwo. One często są opatrzone obrazami i zdjęciami, które naprawdę są wstrząsające, ale posłuchajcie jeszcze tego, co dwa dni temu napisał Guardian. Według źródeł wywiadowczych zaangażowanych w wojnę, izraelskie wojsko podczas bombardowań w gazie korzystało z nieujawnionej wcześniej bazy danych opartej na sztucznej inteligencji która na pewnym etapie zidentyfikowała 37 tysięcy potencjalnych celów i na, podst na podstawie ich powiązań z Hamasem. I teraz wyobraźcie sobie taką, taką sytuację przestrzeń wielkości Krakowa, nieco większa. Wszystkie drogi dojazdowe do tego miejsca są blokowane, szerzy się głód. Następują uderzenia w punkty dystrybucji pomocy humanitarnej oraz w konwoje niosące pomoc humanitarną. Jest ograniczony dostęp do opieki lekarskiej, również z wiarygodnymi informacjami, że jest to celowe działanie państwa Izrael. Nad głowami ludzi latają drony, w których system oparty na sztucznej inteligencji współdecyduje o życiu i śmierci. Każdy mężczyzna w sile wieku jest z definicji uznany za bojownika Hamasu, a dzieci mówią o tym, że tęsknią za chlebem. Tego nie da się nazwać walką z islamskim radykalizmem, z islamskim ekstremizmem. Wszyscy to widzimy, dlatego Izrael traci, już utracił tak naprawdę zachodnią opinię publiczną, a za, zachodni za utratą zachodniej op opinii publicznej idą decyzje polityczne świata zachodu. Rada Bezpieczeństwa ONZ to takie gremium, które powinno czuwać nad pokojem na świecie, co niespecjalnie wychodzi przez systemowe powody, o których więcej dowiecie się z tego materiału. Rada przez miesiące nie była w stanie wezwać do zawieszenia broni, ale w końcu rezolucja przeszła, bo tym razem sprawa weta nie skorzystali Amerykanie, co ilustruje zmiany postawy administracji Bidena. Administracji, która wysyła do Izraela ultimatum: albo zmienicie swoją politykę teraz, albo my zaczniemy zachowywać się inaczej w stosunku do was. Tutaj przekroczeniem czerwonej linii był nie tylko atak na konwoj z pomocą humanitarną, choć to oczywiście też, ale również atak na irańską placówkę dyplomatyczną, w wyniku którego zginęli wysocy rangą irańscy dowódcy. Widmo szerszej regionalnej wojny wisi w powietrzu, co jest Amerykanom bardzo nie na rękę. Ich relacje z Bliskim Wschodem dobrze opisał Michael Corleone. Just what I thought I was out. They były prezydent Donald Trump również wysłał bardzo jednoznaczny sygnał, mówiąc do Izraela zakończcie to, zwracając jednocześnie uwagę, że Izrael musi być bardzo ostrożny, bo traci pozycję na świecie. Śmierć pracowników organizacji niosących pomoc humanitarną odbiła się bardzo szerokim echem w Unii Europejskiej, ale też w Wielkiej Brytanii i właściwie wszędzie w ramach świata zachodu widzimy symptomy dostosowywania polityki do nastrojów opinii publicznej, która dziś na przykład w USA w większości potępia działania Izraela. Tym kontekstem, który oczywiście trzeba brać tutaj pod uwagę, jest to, że izraelskie elity, ludzie, którzy są dzisiaj przy władzy, walczą o polityczne życie, ale Wiecie, co w zasadzie z naszej perspektywy są rzeczy istotniejsze. Bo my, wchodząc w utarte schematy myślenia na temat relacji międzynarodowych, relacji w regionie, relacji sojuszniczych na Bliskim Wschodzie, wchodząc w te tory utarte od kilkudziesięciu lat, robimy sobie sami krzywdę. To znaczy, Zachód swoją polityką dzisiaj wyrządza krzywdę swoim interesom. Dlaczego? Zachód generalnie na globalne południe patrzy rzadko, niechętnie i przez pryzmat klisz z przeszłości. Cały czas nie tego, że relacje na świecie zmieniają się i że zmieni się również rola tego, jakie globalne, rola jaką globalne południe może pełnić w relacjach międzynarodowych w przyszłości. I nie dostrzega tego, czy nie docenia tego, że to właśnie na globalnym południu leży cały szereg kluczy do rozwiązania problemów w bogatej północy. Przede wszystkim z punktu widzenia Europy. I wszystkie te. Tragiczne obrazy, które wywierają tak wielki wpływ na zachodnią opinię publiczną, one docierają również tam. Przede wszystkim, w świecie muzułmańskim, one oczywiście. Z naturalnych powodów, z naturalnych względów odbijają się jeszcze znacznie szerszym echem. Co tak na marginesie oczywiście zmniejszy fenomen islamskiego radykalizmu na świecie, prawda? I zmniejszy ryzyko kolejnych zamachów terrorystycznych. Ale tutaj nie chodzi tylko o świat muzułmański, ale szerzej. Bliski Wschód, Afrykę. Cały ten ekosystem południowy, który podpięty jest, który spięty jest z interesami Europy, który spięty jest z Europą. Jak myślicie, jak wygląda dzisiaj wiarygodność świata zachodu w oczach. Tamtej części świata, kiedy mówimy, staramy się przekonać, że Ukraina jest dobra, a Federacja Rosyjska jest zła, no bo przecież Federacja Rosyjska łamie prawo międzynarodowe i zachowuje się w sposób niemoralny. Jak, w jaki sposób ten komunikat ma być wiarygodny, w sytuacji, gdy sami mamy problem z tym, by łamanie prawa nazwać łamaniem prawa i by brak moralności nazwać brakiem moralności? I ten aspekt wiarygodności, on nie dotyczy tylko Rosji i sytuacji bieżącej. On wpływa średnio i długoterminowo na pozycję nas wszystkich, nas wszystkich jako jakiejś wspólnoty jednak cywilizacyjnej. Bo człowiek Zachodu spogląda na resztę świata z wyżyn moralności i z, i z poczuciem wyższości, co do, z przekonaniem o wyższości swoich zasad etycznych, moralnych, całego systemu przekonań, że tak powinien wyglądać świat. Patrzymy na świat z góry, nie oszukujmy się. I to spojrzenie, czy ta postawa, w kontraście z tym, jak Zachód zachowuje się względem tego, co dzieje się w strefie gazy, absolutnie pozbawia nas wiarygodności. W zaostrzającej się rywalizacji geopolitycznej przyjdzie nam za to prędzej czy później zapłacić. Ale sprawa jest jeszcze poważniejsza, czy, czy to może nieść jeszcze bardziej bezpośrednie, a nie tylko takie ideowe jakieś zagrożenie, bo istnieje realne ryzyko, że w przypadku wybuchu regionalnej wojny na Bliskim Wschodzie w, jakim, w, jakiejś, w jakiejś mierze, w jakiś sposób Zachód będzie w tę wojnę zaangażowany, bo trudno nie być w żaden sposób zaangażowany w taki konflikt. Nie chodzi mi o bezpośredni udział w konflikcie, ale jakikolwiek, jeśli chodzi o zasoby Zachodu, one są dzisiaj bardzo rozciągnięte. Zasoby finansowe, militarne, amunicja, zasoby wywiadowcze, cała uwaga strategiczna. Pomysł, że na Bliskim Wschodzie dzisiaj w wyniku działań Izraela wybucha regionalny konflikt i my jesteśmy w ten konflikt w jakiś sposób zaangażowany, My, jako Zachód, również przede wszystkim tutaj zasoby amerykańskie są bardzo rozciągnięte. To jest perspektywa bardzo niebezpieczna, przede wszystkim z punktu widzenia państw Europy Środkowo-Wschodniej, z oczywistych względów. Izrael traci dziś poparcie zachodniej opinii publicznej, traci dziś poparcie polityczne świata zachodu, a cały szereg mglistych celów oraz drastycznych środków stoi w sprzeczności z interesem świata zachodu. Jednocześnie to, że izraelscy przywódcy walczą o życie, sprawia, że znajdują się oni w pewien sposób na drodze jednokierunkowej. Nie widać możliwości, by mogli zawrócić, ale i tutaj pojawia się moim zdaniem bardzo ważny aspekt zupełnie nowy wymiar całej sprawy, który również dla nas nad Wisłą powinien być tym bardziej interesujący. Otóż Wcześniej Stany Zjednoczone nie zachowywały się w taki sposób, jak w ciągu ostatnich kilku dni, kiedy wyraźnie tupnęły nogą i starają się wymusić zmianę postawy politycznej swojego junior partnera. I dlaczego to jest istotne? Ponieważ to jest taki moment, w którym możemy zobaczyć, zbadać wpływ Stanów Zjednoczonych na swojego junior partnera. Czy Stany Zjednoczone będą w stanie wymusić zmianę postawy izraelskiego państwa? To jest coś, co pozwoli nam. Bo pozycja. Państw w relacjach międzynarodowych, ona jest gdzieś zawieszona w powietrzu do momentu takiego silnego sprawdzam momentu, w którym, właśnie, na przykład, patron musi wymusić na swoim junior partnerze jakąś zmianę postawy politycznej. I ciekawe jest, bardzo ciekawe jest to, czy Amerykanie będą w stanie taką zmianę wymusić. Natomiast najważniejsza obserwacja dotycząca tego tematu z ostatnich dni, tygodni, ale całych miesięcy jest taka, że nowe możliwości technologiczne, nowa epoka komunikacji wpływa na politykę międzynarodową w sposób no, zupełnie niespotykany do tej pory. I widzieliśmy to już przy okazji rosyjskiej agresji na Ukrainę i widzimy to też teraz. To znaczy, wojna informacyjna to nie jest jakaś ciekawostka. To nie jest jakiś, jakaś sprawa poboczna, coś mniej istotnego. Wręcz przeciwnie, to jest absolutnie fundamentalne starcie, którego wynik może zadecydować o tym, czy w ogóle możliwe jest osiągnięcie celów politycznych, a wojna jest przecież narzędziem osiągania celów politycznych. Porażka w sferze informacyjnej może uniemożliwić osiągnięcie całego szeregu celów politycznych. Tak było na Ukrainie i tak jest dzisiaj w kwestii Izraela. To jest potężna lekcja. To jest potężna lekcja, z której trzeba wyciągnąć wnioski już teraz. To znaczy, polskie państwo, przygotowując się na sytuację kryzysową, musi myśleć nie tylko o tym, jak ukomplementować swoją armię, jaki sprzęt zakupić, jaką liczbę wojsk mieć to też oczywiście, to też ale również jak z perspektywy Polski przede wszystkim zwyciężyć zachodnią opinię publiczną zachodnią sferę informacyjną w tym kluczowym momencie kryzysu. Ale ze względu na to, że mówimy o nieustrukturyzowanej przestrzeni, bardzo rozproszonej przestrzeni, państwo może w jakiś sposób zadziałać i może oczywiście w jaki sposób pomóc, ale tak naprawdę i to jest wielka lekcja dla nas wszystkich, bo zwycięstwo w tej sferze może osiągnąć nie tyle państwo, co tak naprawdę społeczeństwo. My wszyscy, użytkownicy tej przestrzeni, ludzie, którzy współtworzą ją, czy to na poziomie odbiorcy, kogoś kto jakiś komunikat nadaje, rozgłos jakiemuś komunikatu, kogoś kto tworzy jakąś komunikację, to, to, jest wielka, to jest wielka lekcja, to co dzieje się, to co działo się na Ukrainie, to co dzieje się w Izraelu, to znaczy ta przestrzeń informacyjna, ona może mieć absolutnie kluczowe znaczenie dla przebiegu kryzysu, przebiegu konfliktu zbrojnego nawet i warto z tej lekcji wyciągnąć wnioski jak najszybciej i wnioski nie tylko na poziomie państwa, to też, ale poziomie nawet użytkownika. Większa świadomość tego, co się dzieje, fenomenu, czyli potęgi przestrzeni informacyjnej, zagrożeń i szans, które idą za tą potęgą, im większa świadomość, tym, no właśnie, tym lepiej będziemy w stanie tę przestrzeń wykorzystać w razie potrzeby. To jest bardzo cenna lekcja. I z tą myślą chciałbym Dzisiaj Was zostawić. Serdecznie dziękuję za Waszą uwagę, dziękuję za to, że jesteście i za to, że wspieracie rozwój kanału Polityka Zagraniczna. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.